Mamy to, czyli jakaś maszyna się zachowała. Udało nam się wejść do środka. Było bardzo ciężko. Przymierzyliśmy się do wejścia tutaj z 2-3 miesiące. Musimy uważać i unikać okien, które są od strony ulicy, żeby nas nikt nie namierzył. Pierwsze co wyszliśmy, to przestraszyliśmy się tego misia. Okay. Nie wiem, w którą stronę iść. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, tak jak wspominałem. Będziemy szli może tutaj na piętro i zwiedzimy ten parter, natomiast wyjmę latarkę. Jesteśmy dzisiaj przygotowani. Okej, mamy doświetlone. Zwiedzimy sobie cały parter. Co my tutaj mamy? Winda. Dźwig do tony. W końcu zainwestowaliśmy w dobrą latarkę. Na 40% i bardzo ładnie doświetla. Oświetlenie kabiny. Okej, bo jeszcze ruszy ta winda ze mną. Co my tutaj mamy na tym parterze ciekawego do zwiedzania? A jak zwykle, prosto na kibel. Zakład stoi nieczynny. Prawie 20 lat. Jak zwykle i jak wszędzie praktycznie. Jest rozkradany i dewastowany. Są tutaj gdzieś jeszcze maszyny, jakieś pozostałości, natomiast wszystko już jest rozkradane na złom. O, jakaś pusta hala, bo już wyczyszczona. Ale z tego co wiem, są tutaj dwa piętra. I jeszcze nie jedno uda nam się tutaj pewnie zobaczyć. Z początku była to fabryka kosmetyków lub lnu. Nie mogę znaleźć informacji. Później została przerobiona na jakiś wyrób zniczy. Nawet, o, tutaj w szafce możemy sobie zobaczyć. Szafki widzę pozostały. Latarkę na razie zgasimy. Czyli typowa szatnia. Szatnia. Cześć. I łazienka. Tutaj pracownicy mogli się przebrać. Skorzystać z zimnego prysznica na otrzeźwienie. Tutaj byliśmy? Nie, nie byliśmy tutaj. A tutaj mamy, kurczę, tak od ulicy, tak jak wspominałem wcześniej. To jest takie wejście od tyłu. A jak widać, założona jest kłódka, rygiel. My się wspinaliśmy praktycznie, można tak powiedzieć. O, no i mamy pozostałości. Po zniczach, tak jak wcześniej wspominałem, mamy całą paletę zniczy. Czyli coś się jeszcze zachowało. Okej. Okay. Z tego co wiadomo, to piętra są najciekawsze. Parter z tej strony mamy zwiedzony. Więc będziemy się kierować w stronę pięter. Widzimy się na schodach. Okay, zmierzamy już na piętro. Doszliśmy do wniosku, że długo nie będziemy tutaj siedzieć i postaramy się to szybko nagrać, bo jak widać na ścianach i wszędzie w ogóle czuć tutaj strasznie pleśń i grzyba. Nie chcielibyśmy się niczym nabawić żadnej choroby po prostu, więc spróbujemy zrobić taki zwięzły, aczkolwiek solidny materiał. Okej, jesteśmy po jednej stronie, ale już na piętrze i faktycznie bardzo ciężko się tutaj oddycha. Stały jakieś mebelki. Tutaj trzeba troszkę przekucnąć, żeby nas nie widzieli z tego domu. Wow. Mamy. Mamy to. Czyli jakaś maszyna się zachowała.
Nie udało się jeszcze jej rozrabować, chociaż widać, że już instalacja została rozkradziona. O, zostały kartony do zapakunku zniczy. To chyba była waga? Nie. Zgrzewarka kątowa. Coś zostało, tak jak mówiłem. O, toaleta. Nie będziemy zaglądać. Tam jest coś ciekawego. Schowek. Tu również mamy następną toaletę. Już widać, że ktoś wyjmował szufladki, żeby coś wyszabrować. Pewnie było tu mnóstwo narzędzi. To mnie właśnie wkurza. Jak już kradną, to mogliby rozkryć wszystko, a nie robić taki syf. Albo najlepiej wcale tego nie ruszać. Pierwszy kalendarz. Tak jak mówiłem, około 20 lat najprawdopodobniej stoi to zapomniane już. Nie wiadomo, kto jest właścicielem, nikt tutaj nie zagląda. Pilnują to praktycznie tylko mieszkańcy. Tutaj mamy kolejne piętra. Także zajrzymy na pewno wszędzie, ale idziemy teraz na to drugie skrzydło. Co my tutaj mamy? Stół warsztatowy, półki, jakaś maszyna. To chyba wosk? Chyba tak. Jeśli nie, to możecie poprawić mnie w komentarzu. Szkoda, że spóźniliśmy się tak z 5 lat. Mi się wydaje, żeby to nagrać w takim zajebistym stanie. O, tutaj już trzeba uważać na sufit. Mamy jakąś szafę narzędziową, do której już ktoś próbował się wkraść. Zobaczcie, ile zniczy. A to wzory po prostu z numerami. Czujesz tego grzyba? Następnym razem obowiązkowo maseczki. Nie ma praktycznie żadnego przewiewu, także nie ma co się dziwić. Dedukuję, że tutaj wytwarzali te deczka, te pokrywki do zniczy. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Tutaj mamy jakąś maszynę. Drugie pomieszczenie, w którym jest tego całe mnóstwo. Okej, przejdziemy sobie zaraz na następne piętro, a ja sobie zrobię przez ten czas chociaż z jakieś 3-4 fajne ujęcia. Wchodzimy na następne piętro. Impreza się rozkręca. Zobaczcie na start. Naprzeciwko mnie. Siłownik do windy prawdopodobnie. Siłownik, czy jak to się tam fachowo nazywa. Tak, to jest na pewno do windy. Jeszcze nie zostało rozkradzione. Także stoi w swoim miejscu. Tutaj jakieś dokumenty się zachowały. I wyszliśmy najprawdopodobniej teraz do jakiegoś biura. Hit. Mamy hit. Tutaj mamy czerwiec 2006, czyli
Ten budynek musiał jednak później być również użytkowany. To pozostało. Stary Siemens również został. O, tak, to na pewno były biura. Widać zresztą już po okafelkowaniu, po panelach, że pan prezes musiał mieć wypas. Zachowały się pieczątki. Wszędzie znicza. Czyli znowu klimat Dark Travelsów. Co my tutaj mamy? Stare płyty CD, pieczątki, dyskietki. A to wygląda jak ten. Wejście do Narni. Czekajcie, może się przeteleportuję? A nie, szkoda. I tutaj. Co my tutaj mamy? Wow. Nawet tutaj nie wchodź. Byłaś tu. A. Ja też zaryzykuję. Zobaczcie, co ja dla was robię. Pamiętajcie, nie naśladujcie mnie. Kupa dokumentacji? Nie. Kupa gazetek. Ale wali pleśnią. Zobaczcie, jak te ściany, to wszystko już tutaj. Aż normalnie. No, nie komentuję. Okej, nie będę się tutaj przed oknami pokazywał. Przejdziemy sobie zaraz do tamtej strony. A ja spróbuję sobie zrobić chociaż dwa ujęcia. Wyszliśmy z tego pomieszczenia. Kierujemy się nieupoważnionym wstęp wzbroniony. No jasne. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Wow. Widziałaś? Widziałam. A tutaj już mamy jakąś dokumentację. Pozostawioną. Jakieś stare meble. Z PRL-u zostały. Jakieś lampy samochodowe. Kilka opon. Stary sprzęt. Tam jakiś widzę hit z tyłu. Widzicie to? Ale nie chcę włazić tędy, bo tutaj podłoga jest w kiepskim stanie. O, jakaś chemia została w tych pudełkach albo klej. Co my tu jeszcze mamy? Aha, to my jesteśmy ogólnie teraz na jakimś strychu, tak? Nie, no to jest tylko piękne. Uważaj na ten. Sufit. Tu mamy telewizor, tunery. Tu mamy walący się sufit. Podłoga w miarę wytrzymała. Ja będę szedł powoli, bo ciekawi mnie, co jest w tamtym pomieszczeniu. Tam, gdzie jest bezwzględny zakaz palenia. Tutaj mamy jakieś artykuły i ten właśnie bezwzględny zakaz palenia. Sprawdzamy podłogę, troszkę się ugina. A. Okej. Wszystko jasne. Tu się wali już wszystko. Dosłownie wszystko. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. Jest tylko niebezpiecznie. Dlatego będziemy sobie iść dalej. Nie będę cię kamerował, ale masz całą dupę uwaloną.
Tam nie idź. Tam nic nie ma, a szkoda po prostu. Czego? No ciebie. Ciężko mi to powiedzieć. No ciebie szkoda, kochanie. O, tu zachowała się cała dokumentacja. Wszędzie bym patrzył. No. Nie mieli gdzie tego wrzucić. Wszystko zostało tutaj upchane, no. O, zdjęcia są. Pokaż. Zaraz odłożymy na miejsce. Okej, okej, w porządku. Coś widać. Coś nie coś. Potrafię. No, odłóż. Okej. Co nam zostało? Strych. Strych. Ciekawe jak z podłogą, bo to będzie zmierzało do tego pomieszczenia, gdzie... Nie. Tak, gdzie ta... Gdzie ten sufit się walił? O, coś tam jest w dół. Dobra. Sprawdzamy podłogę. Uhuhuhuhu. Powoli. Jakieś stare kredensy. Zobaczcie, hit. Wow, piękny. Słychać tą wodę, nie? Tutaj ogólnie pod tą fabryką płynie strumień, taka rzeczka. Centralnie pod. Są mnóstwo dupereli. Trochę narzędzi. Tam dalej nie idziemy, bo... Tam będzie to pomieszczenie, gdzie walił się ten sufit. Także zostało nam coś jeszcze. Został dół. Tamta strona w sumie. I będziemy spadać. Idziemy jeszcze nagrać tamto pomieszczenie. Lub dwa. Więc to zaraz. Powiem wam tyle, co ja wiem. Czyli prezes. No oczywiście żartuję. Słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, około 20 lat stoi to opuszczone. Właściciel mieszkał tutaj w tym miejscu, czyli w tej miejscowości. Natomiast później splajtował, wyjechał gdzieś za granicę, to wszystko zostało zamknięte. Później przejął to najprawdopodobniej syndyk i on niby jest do tej pory tego właścicielem. To wszystko, no, tak jak widać, stoi, niszczeje, zostaje, jest rozkradane po prostu, te maszyny, to wszystko, no szkoda tego. Wyjdziemy później, pokażę wam jeszcze hale i przynależne budynki do tego miejsca. Tutaj już powoli będziemy kończyć, bo wdychamy cały czas tą pleśń i jest dosyć ciężko, także do zobaczyska. I tu mamy jeszcze tą halę. Te drzwi są zamknięte. Niestety nie da się nimi wyjść. Pozostałości tego, czego po prostu nie zabrali jeszcze. A ja kieruję się na pierwsze piętro, bo tylko stamtąd da się wyjść i wejść. Natomiast zamkniemy po sobie to wejście i wyjście, tak jak po prostu było. Także do zobaczenia jeszcze w tych magazynach przed. Okej, wyszliśmy z tego głównego budynku i będziemy sobie zmierzać teraz w stronę tej hali. Jest chyba pusta w środku, ale może coś tam jeszcze zostało. Zaraz to sprawdzimy. Kurczę, jest wejście. Okej, uda nam się przecisnąć.
Także wchodzimy i zobaczymy, co tutaj w środku. A tutaj od drugiej strony jeszcze jest wejście, zobacz. O, spora hala. Niestety tutaj już też widać, że jest to rozkradane. Przejeżdża chyba jakieś auto. Schowamy się. Okej, przyjechało. O, została jakaś maszyna nawet. Czyli to, co najciekawsze. Wyrabowali większość, ale uda nam się jeszcze to nagrać przed ostatecznym rabunkiem. Zobaczcie. O, jakaś komora. Możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Bomba. Tutaj też coś zostało. Tam mnóstwo kartonów, palet. I co? Zobaczymy jeszcze, czy jest co jeszcze zwiedzić. Czy zostało coś w piwnicach. A jeśli nie, to zaraz się będziemy żegnać. Nasza podróż dzisiaj dobiegła już końca. Dziękujemy Ci, jeśli przetrwałeś do końca, za obejrzenie tego materiału. Jeśli możesz, pozostaw po sobie jakiegoś lajka i komentarz pod spodem. Pamiętajcie o subskrybowaniu i udostępnieniu naszego kanału. Dziękujemy Ci, że z nami jesteś. Do zobaczenia. Dark Travel.